Pozdrawiam Was dzisiaj z wyspy Chwar. W parku tutaj w Starym Gradzie znalazłem roślinę, którą często widzę w Chorwacji i jakoś jest przez turystów niezauważana i pomijana. Jest to fajne drzewo owocowe, głożyna Ziziphus jujuba, nazywana też czasem jujubą. Owoce są jeszcze niedojrzałe, brązowieją, jak są brązowe, są dojrzałe. Dopiero na jesień, jak przyjedziecie tutaj poza sezonem, to wtedy będzie można sobie kupić na targu. Jest to drzewo używane często w kuchni chińskiej, w medycynie chińskiej. Te owoce są w dużych ilościach w Chinach używane. Często odmiany wielkoowocowe, takie 2-3 razy większe. Także można kupić je suszone w sklepach z chińskimi ziołami. Świetne na nalewki. Tutaj właśnie najczęściej jakieś likiery, nalewki z nią. Popatrzcie na liście. Liście mają taką równoległą nerwację, 3 nerwy, niewielkie listki. Owoce różnej wielkości, zależy od odmiany. To jest taka dzika forma, dosyć drobna. Częsta w Azji, ale także właśnie na południu Europy spotykana, tutaj głównie w uprawie. Bardzo wartościowy owoc. W medycynie chińskiej uważa się, że ma takie działanie tonizujące, uspokajające, łagodzące. Świetna do różnych mieszanek, nazywana też chińskimi daktylami, bo te owoce są takie słodkawe, łagodne w smaku bardzo. Pojedyncze kolce także można zobaczyć, widzicie, także takie drzewko trochę jak pokroim, jak grusza, a właśnie owoce owalne. Warto ją sobie zapamiętać. Ja ją w Polsce uprawiałem, 2 razy ją próbowałem uprawiać. Raz przywiozłem z Chin, wysiałem, po 2 latach wymarzły. Podobnie z Chorwacji przywiozłem gotowe takie drzewka metrowe. Niestety też po 2 latach wymarzły. Także u mnie na Podkarpaciu się nie utrzymuje, ale podobno znosi do minus 20 stopni i może w lżejszej glebie, gdzieś na piaskach, na zachodzie Polski powinna wytrzymać. Jeszcze jedno. Głożyna po chorwacku nazywa się żiżula. Także pod tą nazwą pytajcie o nią. Czasem jest dostępna na targach. Można sobie na pamiątkę kupić do Polski.